witam was pięknie. Jest rzech u bardzo nietypowego młodego człowieka, który nie ma na ścianie plakatów, nie słucho jakiejś dziwnej muzyki, nie, to słuchosz, nie, ale ma całkiem inksze hobby niż młode ludzie w jego wieku. Przedstaw się. Nazywam się Karol Kreczka i urodziłem się w Makuszowach, to są Kresy Zabrza. I od 12 pokoleń jestem Ślązakiem. A skąd ty to tak genial hopie wiesz, że ty jest od 12 pokoleń? Ja wiem, że ja od 7. Może, że jest od więcej pokoleń, ale udokumentowane mam, że jestem od 12 pokoleń tutaj Zabrzaninem. Pochodzimy z miejscowości Maciejów albo Makuszowy. No, to jest wszystko na Kresach Zabrza. A czym się tak zasłoniesz? Bo on sam ma takie blank, moderne napisy. Co sam czymiesz do kamery? Rzeknij mi, co by też ludzie widzieli. To jest jedno z najstarszych zdjęć moich 4 razy pradziadków. Jest tu też i moja 5 razy prababka. To są sieronie, rodzina mojej mamy. I to jest zdjęcie z 1900 roku, gdzie jest całe rodzeństwo mojego 3 razy pradziadka, rodzice, no i babcia. Dobra, a to połóż te zdjęcie, o sam jeszcze u ciebie wykopała coś większego. Patrzcie, to tak pięknie się zawiero, choby jaki modlitewnik. Karol ma wszystkie zdjęcia, tak, ponumerowane, upiększone. Powiedz mi, co to jest? To ma złocone brzegi, to te modlitewnik, nie, sam jakieś zdjęcia może. To jest album fotograficzny z XIX wieku, oryginalny, ze złoceniami, w którym no, przechowuję wszystkie takie starsze zdjęcia rodzinne, które są najbardziej do mnie cenne, tak? Bo to są te zdjęcia najczęściej na kartonikach i to jest specjalny album do tych kartoników. A powiedz mi, kiedy cię tak napadło na to, co by ocalać od zapomnienia? Bo my się, ja mam Państwo, my się znamy z Facebooka, ja tak nie popieram takich znajomości na Facebooku, ale my się znamy z Facebooka. I ja zwróciła uwagę na jego taką społeczność. O tym za chwilę powiemy, bo to jest bardzo ważna rzecz, co on robi. Ale od kiedy to robisz? Od kiedy ocalasz, on zapomina, bo sam nie noszą zdjęcia? Kiedy cię to no, zaszło? No właściwie jak miałem 9 lat, to tutaj się przyprowadziłem do mojej babci. No i moja babcia, która tak zawsze chciała mi jakoś umilić ten wieczorny czas, to zaczęła mi opowiadać. No i tak zaczęła mnie interesować tymi rodzinnymi sprawami, no i jak już zacząłem się mniej więcej orientować, kto jest kto, kiedy, opa, co zrobił, no to zacząłem zbierać. Najpierw to, co było w domu, pozbierałem babci wszystkie dokumenty, wszystkie zdjęcia, wszystkie przedmioty związane z rodziną. Potem zacząłem wychodzić już na wieś, tak? No potem się już okazało, że obojętnie do którego domu makoszowskiego wyjdę, a mieszka tam staro makoszowska rodzina, no to jest ze mną spokrewniona, no także Litwy tam bym nie mógł szukać. Nie, to musisz daleko, ale ostój na Śląsku, bardzo cię proszę. A powiedz jeszcze, bo że sam, jak żeś puszczał ta muzyka, to ja wiem, żeś sam ten szklancek, to żeś se kupił sum za swoje pieniądze. No, to było z pierwszych zarobionych pieniędzy, były wtedy okna w biurowcach i taki szrank tutaj, u takiej dwie drogi dalej mieszkała pani, to były jeszcze meble po Niemcach, które zostały, które wyjechali w 1945 roku. No i ja to akurat kupił i tutaj mi to przynieśli, takie hopy, no i tak stoi sobie. A co tam driny masz, powiedz? No praktycznie wszystko co tam jest, bo jest związane ze Śląskiem, są to książki i też przeważnie niemieckie. Niektóre rzeczy tam pozachowywane po dziadkach, są puszki ze sklepu od mojego uty. Tutaj w tej szafce znaleźliśmy takie miski związane z Makuszowami i porcelaną. No wszystko, co jest właściwie z rodziną związane. I zegary, no i wszystko, co tutaj tak zostało. Mam obrazek po ciotce, co robiła moja siostra mojego pradziadka, która była głuchoniemo i nie zdążyła już go skończyć, bo zmarła, miała 16 lat. No bardzo dużo rzeczy. Obraz, który jest z 22 roku po mojej ciotce. No. Karol, ty, jak się tak dziwą na ciebie, jakbym nie wiedziała, wiele może roków, no ja też pamiętam na Facebooku, żeś niedawno kończył 18, a teraz już ci tak na 20 rok idzie, nie, bo my się 2 roki znamy, no. Ale tyś, taki młody synek, założył taką społeczność, powiedz o tej społeczności, na Facebooku. Założyłem stronę Śląsk po mojemu,
gdzie właściwie wystawiam tylko rodzinne zdjęcia, bo jest ich tyle, że można o tym pora książek napisać, i rodzinne dokumenty. No, na razie póki co mam ponad 600 ludzi, którzy to lubią, ale posty docierają do ponad 15 tysięcy ludzi. Ja się patrzyłam na statystyki u Ciebie i powiem Ci, że też moje znajome, które są w moim przedziale wiekowym, a ja bym mogła być jego oma, spokojnie, to moje znajome też mu tam lajkują i richtig go czytają, bo mu powiem, że on pisze bardzo piękną polszczyzną, bez żadnych błędów. A co Ty chcesz przekazać ludziom, właściwie w każdym przedziale wiekowym, tą społecznością? Po co się to zrobi? Właściwie po to, żeby troszkę zmienić obraz Śląska, takiego jak postrzegają inne kraje czy inne miejscowości w Polsce, tak? Bo mają nas za takie czorny, niekulturalne. Na takich ciuli. No tak, właśnie. No. Ale trzeba powiedzieć, że już od dawien dawna, nawet ta moja prababka, która tutaj jest na portrecie, tą kulturę w śląski naród wpajała, bo babcia pisała do teatrów scenariusze, pisała do gazet i no chciałem, żeby ludzie inaczej postrzegali ten Śląsk, jako ten bardzo tradycyjny i kulturalny taki, no taką mniejszość już teraz. No kształcony też, kształcony. Bardzo nie? Kształcony, bo nie kojarzę to naprawdę i w Sejmiku Śląskim miałem krewnym i nawet tutaj za czasów komunizmu jedna ciotka była w Sejmie jako posłanka. No ja po prostu, jak ją Karola poznała, to ją była richtig pod wielkim wrażeniem, bo najpierw myślała, że on tak, nie wiem, tak to się padło po nowomodnemu, taką ściema, ale ją coś powiem, że jest pokonano, naprawdę. To jest taki richtig wartościowy synek i odwiedzajcie też ta jego strona Śląsk po mojemu, dowiecie się tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Może was to zainspiruje też do tego, co by ocalić od zapomnienia wasza familia. Bardzo Ci pięknie dziękuję.